Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pozostańmy sobie jeszcze wyjątkowo dzisiaj przy naszej błogosławionej Królowej Niebios. Dzień szczególny, w sposób podwójny szczególny, prawda? Ale za sekundkę o tym. No, przeglądałem trochę tych wpisów tam, no, moi drodzy. Żaden protestant nie poda wersetu biblijnego, który by pokazywał, że Maryja, Matka Jezusa, nie jest królową nieba, więc jest to wyssane z palca. Co więcej, żaden protestant nie poda żadnego fragmentu, który by uderzał w kult Maryi, Matki Jezusa. Natomiast Słowo Boże i Kościół katolicki może podać wiele fragmentów, które ten kult pokazują, tak, w Słowie Bożym. Ale zatrzymajmy się na Królowej Nieba. Wczoraj żeśmy sobie powiedzieli, że protestanci się tam powołują na Księgę Jeremiasza, gdzie prorok potępia kult Królowej Niebios. Prawda? No i widzicie, nie ma żadnej Królowej Niebios, to jest kult pogański. Dobrze. W tym samym Starym Testamencie, moi drodzy, jeżeli sobie przeczytacie Psalm 45, wiersz 10, jest mowa o królowej w złocie z Ofiru stojącej po prawicy. To jest wiersz 10. Jeżeli przeczytamy sobie wcześniej, no to wiadomo, że chodzi o, że stoi po prawicy Boga. Prawda? A więc kim jest owa królowa w złocie z Ofiru, prawda? Która stoi po prawicy Boga. No właśnie, i tutaj ładnie proszę biblijnie wykazać, kim jest owa królowa. Też w księdze pieśni nad pieśniami mamy, kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, jaśniejąca jak słońce, tak piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy. No kimże jest ta, pyta się autor księgi Pieśni nad pieśniami. No mamy odpowiedź w Apokalipsie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. No to tu jest ta, kimże jest ta, która jest piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. No to jest odpowiedź, jest to Maryja, tak? Widzenie z 12 rozdziału Apokalipsy. Można powiedzieć, daje nam odpowiedź na to pytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Kimże jest ta, tak? Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy. Niewiasta, tak? Która rodzi syna, który będzie pas rózgą żelazną narody, czyli figura Maryi, Maryja. Więc to, że Maryja ma godność królowej, stojącej po prawicy Boga, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Protestanckim zadaniem jest wykazanie, biblijna odpowiedź, kim jest owa królowa z Psalmu 45, wiersz 10, która stoi po prawicy Boga. Wspomnieliśmy sobie wcześniej, że dzisiaj jest ten podwójnie szczególny dzień. No, 25 marca co roku jest szczególny, tak? Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ale dzisiaj w sumie dokonało się coś, czego przez 105 lat nikt nie dokonał, a choć były próby, no to zawsze jakieś były niedociągnięcia. Tak, a mianowicie papież Franciszek dzisiaj w Watykanie w jedności ze wszystkimi biskupami dokonał zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, Rosji, Ukrainy, świata.
A więc wypełniło się to, o co prosiła Matka Boża w Fatimie. No ja wiem, że tutaj sekciarstwo się zaraz rozpisze, że to demony, diabeł i tak dalej. Pokażcie biblijnie, że to jest diabeł. Przepowiednie fatimskie, one się wszystkie, czy nie, jeszcze nie wszystkie, tak, ale to, co Maryja mówiła w Fatimie, się wypełniło. Wiele się wypełniło. Zapowiedź II wojny światowej się wypełniła, tak? No, trzecia wojna, widzimy, co się dzieje, więc pewnie się wcześniej czy później wypełni. Ale Rosja została poświęcona. Według tej obietnicy, jeśli zostanie poświęcona, nawróci się i nastanie pokój. Czy boskie plany się zmienią, czy nawróci się przed rozpętaniem jakiejś atomówki, czy przed, to trzeba zostawić Bogu. Ale jedno jest pewne. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję, jej serce zatriumfuje. Czy to będzie przed wojenką, atomówką jakąś, czy po, to nie ma już większego znaczenia. Ja wiem, że teraz sekciarstwo się rozpisze, że o, zwycięstwo przez Maryję, o, gdzie to jest napisane, gdzie i takie plucie. Jest biblijnie, jak najbardziej biblijne, wszystkie cztery Ewangelie o tym głoszą, bo Chrystus przyszedł przez Maryję, Chrystus jest naszym zwycięstwem. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. A co jest naszym zwycięstwem, albo inaczej, kto jest naszym zwycięstwem? Chrystus jest tym, który zwycięża i on przyszedł przez Maryję, więc zwycięstwo przez Maryję jest pokazane w Piśmie Świętym. Tak? I oddanie siebie Maryi, czy kraju jakiegoś, czy świata, jest jak najbardziej biblijne. Dlaczego? Bo Chrystus jako zwycięzca był poddany Maryi. Tak? I o tym też Ewangelia mówi, że był im poddany, Maryi Józefowi. A gdzie jest ja Józef? I takie gnioty. Józef jest zaraz po Maryi i Józef jest patronem Kościoła, jakbyście sekciarze nie wiedzieli. Więc jest ogromny kult świętego Józefa w Kościele. Prawda? No ale to na marginesie. Zwycięstwo, ono się już dokonało. Chrystus na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie już diabła pozamiatał. Tylko, że ono teraz realizuje się w czasie. I to zwycięstwo, które się dokonało na krzyżu, na Golgocie, ono przyszło przez Maryję. Bo Chrystus przyszedł przez Maryję. A więc powierzenie się tej, przez którą przychodzi zwycięstwo, jest jak najbardziej logiczne i biblijne. Bo Chrystus był jej poddany. Więc jest to na pewno wielki dzień, dzień, który przejdzie do historii. Co do wojny, no załóżmy, że ta jakaś poruchawka atomowa będzie. O, i sekciarstwo powie, a gdzie jest, no i co, zawierzył, jest wojna. No i co z tego? Wojna jako element oczyszczenia światu się jest konieczne. To trzeba patrzeć na to z perspektywy wiary, bo wiadomo, nikt nie chce wojny, ale patrząc na gnój świata, jakieś oczyszczenie się przyda, tak? Być może, że niebiosa przyjmą to poświęcenie Rosji i może to uchronić nas od atomówki. Ale nawet jeśli dojdzie do jakiejś atomówki, którą rozpęta Putin, bo nie wierzę, żeby Ameryka uderzyła pierwsza, albo jakaś inna atomowa potęga, no Chiny też to mogą wykombinować, ale załóżmy, że dojdzie do jakiejś poruchawki atomowej, to ta poruchawka wcale nie będzie świadczyć, że Maryja przegrała, że Bóg przegrał, że to poświęcenie nie zadziałało, o, bo nie zadziałało, bo jest wojna. Ono zadziała na pewno, bo została spełniona prośba Maryi, a za tą prośbą jest Rosja się nawróci i nastanie pokój. Tak? A więc
kiedy się to wypełni, czy teraz, no pewnie każdy by chciał, żeby się to wypełniło teraz, jutro, że Putin się wycofa z Ukrainy i się nawróci, tak? Ale tego nie wiemy. Jedno jest ważne, to o co Maryja prosiła. Wykonało się. Dzisiaj się wypełniło. Jakkolwiek by się nie potoczyły losy w najbliższych miesiącach świata, to wierzący oddanie Maryi niech będą spokojni. Bądźmy spokojni. Bez względu na to, co się stanie. Nie ma się co tam przejmować, przerażać. Trzeba się zdać na wolę nieba. A jak nas zabiorą, no to co? Z jednej strony fajnie by było przeżyć, nie? A z drugiej strony co? Przeżyć i mieć trzy głowy po tych promieniowaniach atomowych? Męczyć się? No właśnie, to jest takie ludzkie rozumowanie, nie? Ale patrząc z perspektywy wiary. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać chce. Przeżyjemy? Dobrze. Nie przeżyjemy? Jeszcze większe dobrze, bo będziemy w niebie. Tylko bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi. A więc trwajmy przy Bogu, trwajmy przy Maryi, trwajmy pod krzyżem. A zwyciężymy. Pozdrawiam.